Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 53. spotkaniu Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną w środę, Dzień Merkurego. Naturalnie. Inspiracja, motywacja i komunikacja. Dzisiaj spotykamy się na mitycznej Atlantydzie, na Porto Santo, bo dokładnie teraz te energie uzdrowienia, regeneracji, odnowienia, nowego początku stoją do Twojej dyspozycji. Dzisiaj nasze 53. spotkanie, które dotyczy spraw ziemskich. Tego wszystkiego, co materialne, czego można dotknąć, spróbować, zasmakować wszystkimi zmysłami. A jednocześnie jest to energia, która gwarantuje Ci stworzenie solidnego fundamentu, podstawy. Pod szczęście, spełnienie, radość, miłość, zdrowie i obfitość. Popatrz, dzisiaj mamy bardzo wyjątkowy dzień. Nie tylko nasze spotkanie, ale również równonoc. Czyli i dzień, i noc mają taką samą długość. I od tego momentu dni będą już dłuższe, a noce krótsze. Co to oznacza? Oczywiście więcej światła, więcej pozytywnych energii, więcej radości życia, aktywności, dynamiki, a mniej tego wszystkiego, co ciemne, negatywne, co destrukcyjne. I to jest bardzo piękny czas. I po naszym dzisiejszym spotkaniu, tuż przed godziną 22, spotykamy się na takim niesamowitym telepatycznym połączeniu. Oczywiście Ostara, czyli początek wiosny, równonoc. Powitamy ten nowy czas telepatycznie. Co możesz zrobić? Nic trudnego. Wystarczy, że dokładnie tak mniej więcej 10 minut przed godziną 22 czasu polskiego połączysz się ze mną i wszystkimi innymi uczestnikami poprzez świetliste myśli, pozytywne energie i przyjmiesz tą energię nowego początku, tego cudownego odnowienia i regeneracji. Poczujesz ją wokół siebie i wyślesz do nas wszystkich światełko z głębi Twojego serca. Takie podziękowanie za ten nowy czas, za ten czas przemiany, transformacji, odnowienia. Wiosna, początek, wszystko kiełkuje, wszystko rodzi się do życia. Bardzo wyjątkowy czas. A już o 22 czasu polskiego, czyli 10 minut po naszym połączeniu, ma miejsce nasz 71. rytuał dla Matki Ziemi. Pełnia burz i te energie już czuć dookoła nas, prawda? Takie wzburzenie, które towarzyszy odejściu tego starego, oczyszczeniu i tak jak po burzy, powietrze staje się czyste, świetliste, takie świeżutkie. I dokładnie taki czas się zaczyna. I witamy go dzisiaj razem. Poprzez nasze spotkanie teraz, spotkanie przed 22 i spotkanie na 71. rytuale dla Matki Ziemi. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo dokładnie jutro o godzinie 20:20 ma miejsce nasza 53. ceremonia. Koniecznie sprawdź, czy Twój dostęp jest jeszcze aktywny w Twoim miejscu mocy. Po lewej stronie lub na telefonie komórkowym u samej góry są zakładki. Tam jest Twój plan dostępu, ponieważ do ceremonii potrzebujesz dostęp na tydzień, miesiąc lub na rok, aby móc w niej uczestniczyć. A nasza jutrzejsza ceremonia będzie bardzo wyjątkowa. No oczywiście, idziemy dalej z tą energią oczyszczenia, odtruwania, regeneracji, odnowienia i uzdrowienia. I dokładnie jutro przesłaniem od siły wyższej jest usunięcie toksyn z Twojej podświadomości i z Twojego pola energetycznego. No ale co to oznacza? Jakich toksyn? Jeżeli mówimy o oczyszczeniu ciała, prawda? Żołądka, wątroby,
jelit, czegokolwiek, odnowienia komórkowego, to wszystko jest takie jasne, takie logiczne. Ale gdy pomyślimy, że kończymy się nie tylko na tym ciele materialnym, ale mamy jeszcze to ciało energetyczne, tą aurę dookoła nas i w tej aurze również mogą być toksyny. Może znajdować się trucizna i jad. Jad, jeżeli jakaś żmija cię ukąsiła w przeszłości, w bardzo dawnej przeszłości lub w tej króciutkiej, może wczoraj, a może dzisiaj. No ale co to oznacza symbolicznie? Jad i trucizna. Tak jak trucizna, czyli substancje, które nam nie służą, które powodują, że nasze ciało jest słabe, chore, że nie mamy siły, nie mamy mocy lub w jakikolwiek sposób nasze odbieranie rzeczywistości jest zakłócone. Bo tak, jeżeli ukąsi cię żmija lub wąż, prawda? To ta toksyna rozchodzi się po całym organizmie i nagle czujesz, że nie jesteś już sobą, prawda? I tak samo energetycznie. Jeżeli ukąsi nas jakaś żmija lub wąż, czyli jakaś negatywna energia dostanie się do twojego pola energetycznego, do twojej aury lub zapisze się głęboko w podświadomości, to ona działa dokładnie tak samo. I dlatego, jeżeli chcesz stworzyć solidne fundamenty pod to, co ziemskie, by realizować siebie tutaj i teraz, w tej inkarnacji, czyli wpływać na ciebie, na twoje otoczenie, na coś tutaj na ziemi i na coś we wszechświecie, to potrzebujesz zdrowego ciała. Ciała materialnego i ciała energetycznego. Dlatego jutro na naszej 53. ceremonii otrzymasz przesłania, jakie to ważne, by wyrobić sobie rutynowe mycie zębów, oczyszczanie, codzienny prysznic, nie tylko tego ciała materialnego, by je oczyścić, uzdrowić, pielęgnować, ale również tego ciała energetycznego. Bo to może być tak, że bardzo, 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 bardzo dawno temu w twoim dzieciństwie ktoś powiedział ci coś, co było jak trucizna. Że nie jesteś w czymś dość dobra, dość dobry, nie zasługujesz na to czy na coś innego. Że nie masz do tego talentu, że się do tego nie nadajesz. Ja osobiście również spotkałam się z taką trucizną. Bardzo często moja mama powtarzała mi, że mam dwie lewe ręce. Albo, że jestem bałaganiarą. Nie rozumiała tego powietrznego sposobu życia i patrzenia na świat. I taka trucizna również była kiedyś we mnie. I gdy wędrowałam przez moje życie i miałam jakieś zadanie, by na przykład coś zrobić manualnie, przygotować herbatę, przynieść coś, udekorować, to zawsze zdarzało mi się, że niosąc tą tacę z filiżankami, coś się rozbiło, coś mi spadło, bo miałam tak głęboko zakorzenione, że mam dwie lewe ręce i na pewno rozleję. I dokładnie tak to było. I często jest również tak w twoim życiu, że ktoś ci kiedyś coś powiedział, o czym żeśmy już dawno zapomnieli. Wydaje nam się, że żeśmy zapomnieli, a to jest zapisane w twojej podświadomości i odzywa się w takich momentach, w których tego najmniej oczekujemy. To jest właśnie taka trucizna, która nas osłabia i która blokuje nasze szczęście, to odczuwanie, to bycie naprawdę sobą. I dlatego jest to tak ważne, aby wyszukać te trucizny, oczyścić je, czyli zrobić taki detoks, odtruwanie organizmu, takie wiosenne porządki, duże, we wszystkich płaszczyznach, a potem codziennie utrzymywać ten porządek. Prawda? Tak jak w twoim otoczeniu, w twoim mieszkaniu. Również raz na jakiś czas wycierasz wszystkie kurze, wszystkie kąty, a codziennie starasz się, by wszystko było na swoim miejscu.
I dokładnie tego nauczymy się jutro na naszej 53. ceremonii. Jak popatrzeć z góry na Twoje życie, i to było takie symboliczne. Gdy przybyłam w to miejsce naszego dzisiejszego spotkania, to nade mną krążył jastrząb. A jak wiesz, jastrząb ma bardzo specyficzne znaczenie. On wzbija się wysoko, 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 na zasadzie takiej spirali, prawda? Ta spirala białego światła może Ci również posłużyć do tego, by oczyszczać wszystko w Tobie i wszystko w Twoim otoczeniu. I tak jak ta spirala wyciąga coś głęboko z podświadomości i wyrzuca do wszechświata, czyli do źródła. I tak jak ten jastrząb wzbija się tak głęboko, głęboko i coraz wyżej, patrzy na wszystko z góry i wyszukuje wszystkie myszki, które podgryzają Twoje szczęście, czyli wszystkie trucizny, wszystkie energie, gdzie coś gryzą i nie widzimy tego tak na pierwszy rzut oka, prawda? A czujemy osłabienie, czujemy, że jakoś coś nam nie idzie tak szybko, jak powinno. Osiągamy nasze cele, nasze marzenia z jakimś takim opóźnieniem. Mamy wrażenie, że coś jest gdzieś w powietrzu, nazwijmy to tak. A w rzeczywistości to jest właśnie taka mała myszka, taka trucizna, która może być schowana bardzo, bardzo głęboko. I tak jak ten jastrząb, patrzymy z góry, widzimy wszystko z góry i wyszukujemy wszystkie myszki. Zabieramy je w te szpony i wyrzucamy je z naszego pola energetycznego. Czy na zasadzie tego białego światła oczyszczamy wszystko i wyrzucamy do wszechświata. Ta transformacja, prawda? Przemiana, wyszukanie tych ciemnych energii, ciemnych blokad, zapisów, trucizn, wypłukanie ich i wyrzucenie. I to jest takie symboliczne, bo jeżeli zdasz sobie sprawę z tego, że dokładnie dzisiaj mamy równonoc, a równonoc to są takie podstawy dzisiejszej Wielkanocy w naszej religii panującej, prawda? Czyli zostały te zwyczaje przejęte od naszych dziadów i pradziadów, od Słowian, od Celtów, od Germanów, od plemion nordyckich i wszystkich innych i przemienione, dopasowane do tej nowej religii. I te obrzędy Ostary, czyli tego święta równonocy, które zawsze przypada dokładnie na ten czas 20 marca, ta noc 20 na 21 marca, są takie podobne jak obyczaje naszych przodków i takie związane z tematem naszej jutrzejszej ceremonii. Oczyszczenie poprzez wodę. Znasz je do dzisiaj. Śmigus, dyngus, prawda? W czasie Wielkanocy. A wcześniej dokładnie to samo. Oblewanie się wodą. Woda jako ten symbol czystej wody, oczyszczenia. I tak również wypłukujemy trucizny, pijąc dużo wody. Lub kąpiąc się, oczyszczamy nasze ciało materialne i nasze ciało energetyczne. Jak to dokładnie zrobić? O tym dowiesz się jutro na naszej ceremonii. Dzisiaj tylko taki skrót i przygotowanie. Kolejnym symbolem Ostary, czyli równonocy, było sadzenie drzew. I dokładnie tak jak my w naszej magicznej oazie, dokładnie teraz mamy czas, gdy sadzimy drzewa w intencji dobrego roku, urodzaju, szczęścia, zdrowia, spełnienia.